Pewien ginekolog postanowił rzucić pracę. Zastanowił się, co innego potrafi robić. Uznał, iż posiada kwalifikacje mechanika samochodowego. Poszedł do znajomego warsztatu do szefa z prośbą o przyjęcie do pracy. Szef mu mówi: Jak zda pan egzamin i poprawnie rozbierze i zmontuje silnik, to dostanie pan pracę. Szef wezwał pana Kazia, swego pracownika, i rzecze. Kaziu, weź pana doktora na warsztat. Niech rozmontuje silnik od tego fiata i potem go zmontuje. Za poprawne rozłożenie silnika dasz panu doktorowi pięćdziesiąt punktów, a za złożenie drugie pięćdziesiąt. Po egzaminie zdecydujemy, czy pan doktor się nada. I tak zrobili. Po godzince do biura szefa wraca pan Kazio i melduje: Szefie, pan doktor na egzaminie uzyskał 150 punktów. Jak to? wykrzyknął szef. Przecież mogłeś przyznać pięćdziesiąt punktów za rozłożenie i pięćdziesiąt za złożenie. Razem sto? Tak, szefie dałem mu pięćdziesiąt za rozłożenie, pięćdziesiąt za złożenie i dodatkowe pięćdziesiąt za to, że pan doktor wszystko to zrobił przez rurę wydechową.